Co myślę na temat stosowania cheat mealów? Czy cheat meale są dozwolone na keto, czy nie? Czy zjedzenie takiego cheat meala zniszczy moją dietę? Na te pytania odpowiem w dzisiejszym filmie. Zapraszam do oglądania. Cheat meal jest to tak zwany oszukany posiłek. Zacznę od tego, że nie lubię bardzo tej nazwy. Oszukany posiłek to brzmi, jakbyśmy kogoś oszukiwali, jakbyśmy siebie oszukiwali, jakbyśmy oszukiwali naszą dietę. Nie możemy patrzeć tak na jedzenie, że jeden produkt jest dobry, jeden produkt jest zły. Oczywiście odróżniamy produkty zdrowsze od tych mniej zdrowych, aczkolwiek nie można powiedzieć, że jak zjemy jakiś mniej zdrowy produkt, to nagle przytyjemy, będziemy mieli choroby serca czy nowotwór. Nie możemy tak patrzeć na jedzenie. Na te mniej zdrowe produkty też jest miejsce w naszej diecie. Nasza dieta nie musi się składać w 100% ze zdrowych produktów. Oczywiście w wielu jednostkach chorobowych restrykcyjna dieta będzie wskazana, czy to ze względu na nietolerancję, czy też ze względu po prostu na profil choroby. Aczkolwiek jeżeli stosujemy dietę na przykład w celu redukcji tkanki tłuszczowej lub dla poprawy samopoczucia, to ta dieta nie musi być tak restrykcyjna. I weźmy temat oszukanych posiłków, aczkolwiek ja nie będę ich nazywał posiłkami oszukiwanymi, ani cheat mealami, bo to nie jest wcale oszustwo, jak zjem kawałek ciasta na diecie keto. Jeżeli ktoś podchodzi sekciarsko do diety i uważa dietę keto jako religię, no to może tak uważać. Ja tak nie uważam i nie będę robił sobie wyrzutów sumienia z tego, że moja dieta nie jest zawsze w 100% dietą niskowęglowodanową. Wynika to z kilku kwestii. Po pierwsze, bardzo mocno restrykcyjna dieta i niewprowadzanie innych produktów z większą podażą węglowodanów może się skończyć zaburzeniami odżywiania. Jest sporo takich przypadków, ja jestem jednym z nich, gdyż wierzyłem, że ograniczenie węglowodanów jest jedyną drogą na dobre zdrowie, na redukcję tkanki tłuszczowej, przez co tak mocno ograniczałem węglowodany, że to spowodowało u mnie zaburzenie odżywiania. I takie restrykcyjne podejście do diety kończyło się u mnie kompulsywnym objadaniem się właśnie tymi produktami mniej zdrowymi. Zrzucałem się na pizzę, hamburgery, chipsy, lody, co było pod ręką. I to jest takie uczucie, że gdy zaczniecie jeść, to nie możecie przestać, gdyż nie mogę już więcej wcisnąć w siebie tego sylwestrowego jedzenia. Druga sprawa, aspekty metaboliczne. Dieta ketogeniczna powinna polepszać nam elastyczność metaboliczną, a nie ją pogarszać. A to znaczy, że powinniśmy z czasem móc jeść więcej węglowodanów, nie mając przy tym negatywnych efektów, nie mając przy tym objawów insulinooporności. Druga sprawa, zwiększenie podaży węglowodanów w diecie, tak zwanej RFID day, może zwiększyć poziom leptyny, czyli hormonu sytości, może zmniejszyć poziom kortyzolu w naszym organizmie, przez co może dojść do zmniejszenia retencji wody, przez co etap redukcji tkanki tłuszczowej może być łatwiejszy. O refidach i o efektach metabolicznych mówiłem w innym filmie pod tytułem Dlaczego już nie chudnę? Dlatego jeżeli chcecie więcej na ten temat wiedzieć, to zajrzyjcie tam. Ale wprowadzenie do diety większej podaży węglowodanów może być pozytywne. Często się mówi, że dieta ketogeniczna nie wyklucza węglowodanów, a optymalizuje ich użycie. Dlatego skonstruujcie swoją dietę tak, aby móc jeść więcej węglowodanów. Gdyż cykliczne zwiększenie podaży węglowodanów, na przykład w lato, może poprawić pracę naszych mitochondriów poprzez biogenezę mitochondrialną. I jest takie badanie, które pokazuje, że poprzez zwiększenie sygnalizacji ROS, czyli wolnych rodników, dochodzi do większej biogenezy mitochondriów, czyli do tworzenia nowych mitochondriów. A w takim wielkim skrócie zdrowie mitochondriów determinuje zdrowie naszego organizmu. Dlatego nam powinno zależeć na zdrowiu mitochondriów i powinniśmy dbać o programy metaboliczne, które dbają o te mitochondria. I są to m.in. apoptoza, autofagia i właśnie biogeneza mitochondriów. Rafał, powiedz mi, jak wprowadzać te posiłki z większą podażą węglowodanów? Jak ułożyć dietę tak, aby nie mieć tych negatywnych objawów insulinoporności po zjedzeniu większej podaży węglowodanów? No i tutaj mamy cały obszerny temat elastyczności metabolicznej. Też nie będę na ten temat się rozwodził w tym filmie, bo już stworzyłem film na temat elastyczności metabolicznej. Zajrzyjcie do niego, jeżeli chcecie wiedzieć więcej na ten temat. Jedną rzeczą, o której tam nie powiedziałem, jest to profil kwasów tłuszczowych w diecie. Jeżeli chcemy zwiększyć podaż węglowodanów w naszej diecie, to powinniśmy ograniczać podaż tłuszczów nasyconych. A więc ograniczenie smalcu, oleju kokosowego, masła, masła klarowanego i generalnie tłuszczu zwierzęcego będzie dobrym pomysłem, jeżeli będziemy chcieli zwiększyć podaż węglowodanów. I druga sprawa, w
wcale nie musicie wprowadzać tych posiłków z większą podażą węglowodanów. Jeżeli dobrze się czujecie na keto, gdzie jest ograniczona podaż węglowodanów i nie macie z tego tytułu efektów ubocznych, to wcale nie jest skazane, aby z tej ketozy wychodzić. Zwłaszcza jeżeli stosujecie dietę ketogeniczną w celu leczenia jakiejś choroby. A jeżeli chcesz raz na jakiś czas zjeść pizzę, taką normalną pizzę z pszenicy, to zadbaj o siebie i o swoją elastyczność metaboliczną tak, aby móc ją zjeść i nie mieć z tego wyrzutów sumienia ani żadnych objawów keto gryp. Tylko muszę przed czymś was ostrzec. Gdy nie jedliście pszenicy, żyta, płatków owsianych czy czegokolwiek przez dłuższy czas, wprowadzenie takiego produktu do diety może się skończyć nieprzyjemnościami. Dlatego jeżeli chcecie zacząć wprowadzać większą ilość węglowodanów do waszej diety, róbcie to powoli. I jeszcze jedna rzecz, może dojść do zwiększenia retencji wody w waszym organizmie, gdyż po zjedzeniu węglowodanów nasz organizm zacznie magazynować glikogen, a 1 gram glikogenu wiąże 4 gramy wody, przez co może dojść do zwiększenia masy ciała. Ale to nie jest tłuszcz, jest to po prostu woda i wiążący ją glikogen. Także nie zdziwcie się, że po zjedzeniu takiej pizzy może dojść do zwiększenia masy ciała o 2-3 kg.